Alfred Nobel urodził się w 1833 roku, zmarł w 896, niestety 10 grudnia. Nie dlatego mówię niestety, że umarł, dlatego że to czeka nas wszystkich, ale dlatego, że 10 grudnia. Ponieważ Komitet Noblowski postanowił, że nagrody, że uroczystości związane z Nagrodą Nobla będą się odbywały w rocznicę co roku, w rocznicę śmierci fundatora. A Sztokholm, jak na pewno niektórzy z Państwa wiedzą, w grudniu jest bardzo ponurym miastem. Słońce świeci przez 3 godziny albo mniej. Jest mokro, zimno i jeszcze trzeba pamiętać, że na początku ubiegłego stulecia nie było oświetlonych ulic. I miasto było tak ponure, że czasami laureaci nawet nie przyjeżdżali na rozdanie nagród. Po raz pierwszy nawet król się nie zjawił. Na razie jesteśmy przy roku 97, gdy ogłasza się testament Alfreda Nobla. Trzeba powiedzieć, że był to człowiek niezwykle majętny. Oczywiście wszyscy wiedzą, że był odkrywcą dynamitu, ale może nie wszyscy wiedzą, że był jak na owe czasy multimilionerem. Wtedy majątki były mniejsze i 31 milionów koron szwedzkich, które posiadał, trzeba porównywać do miliardów, do Billa Gatesa powiedzmy w tej chwili. I nikt nie mógł się, no nie wiem czy nikt, ale w każdym razie było ogromne zdziwienie, gdy w końcu w 97 roku odczytano testament Alfreda Nobla. The whole of my remaining realizable estate shall be dealt with in the following way. The capital, invested in safe securities by my executors, shall constitute a fund, the interest on which shall be annually described in the form of prizes to those who during the preceding year shall have conferred the greatest benefit on mankind. The said interest shall be divided into 5 equal parts, which shall be apportioned as follows. 1 part to the person who shall have made the most important discovery or invention within the field of physics. 1 part to the person who shall have made the most important chemical discovery or improvement. 1 part to the person who shall have made the most important discovery within the domain of psychology or medicine. 1 part to the physiology, sorry, to the person who shall have produced in the field of literature the most outstanding work of an idealistic tendency. And 1 part to the person who shall have done the most or the best work for fraternity between nations, for the abolition or reduction of standing armies, and for the holding and promotion of peace congresses. Obecnie ten testament nie dziwi, ale trzeba jednak cofnąć się o 100 lat i trochę przypomnieć sobie, czy postarać się zrozumieć psychikę ludzi, którzy czytali ten testament. Był to dla nich ogromny szok. Właściwie każde zdanie było szokujące. Na przykład to, że narodowość nie miała mieć żadnego znaczenia. To, że nagradzani mają być ludzie, którzy dążą do zmniejszania sił wojskowych. Bardzo pacyfistyczna wymowa tego testamentu. Ale przede wszystkim brak... To jest przecież dokument... To jest testament. Testament powinien być bardzo ścisły, powinien być jednoznaczny, a tu nie ma nic jednoznacznego. Co to znaczy największe dobrodziejstwo ludzkości? Jak można wyłonić ludzi, którzy w ciągu ubiegłego roku dokonali największych odkryć? Jaka jest granica między chemią na przykład i medycyną? Między fizyką i chemią? Uważano, że ten testament nie nadaje się do wykonania. Już nie mówiąc o tym, że bardzo wiele osób, zwłaszcza członkowie rodziny, uważali, że jest niesprawiedliwy, dlatego że ten ogromny majątek prawie no, w większości miał być przekazany państwu. No ale każdy po przeczytaniu tego testamentu mógłby pomyśleć, no przynajmniej Szwecja się ucieszy, nauka szwedzka się ucieszy, ta prowincjonalna nauka wreszcie będzie mogła wypłynąć na szersze wody. Wykonawcami Nobel ustanowił Solmana, który był jego osobistym sekretarzem, i Lilleqvista, inżyniera. Ale sprawą zajął się Solman. I gdyby nie to, że to był niezwykle energiczny człowiek i zaradny, być może nic by z tego nie wyszło. Dlatego, że miał ogromne zadanie do wykonania. Musiał jakoś dogadać się z członkami rodziny. Musiał fundusze wszystkie sprowadzić do Szwecji. I wreszcie, co wydawałoby się, że powinno być łatwe, ale okazało się, że nie było, musiał jakoś
dojść do porozumienia ze szwedzkimi instytucjami, które miały się tą sprawą zająć. Pierwszy jego sukces polegał na tym, że prokurator generalny Szwecji w 1997 roku stwierdził, że sprawa testamentu jest sprawą wagi państwowej. Rząd zatwierdził testament. Właściwie to Rada Królewska zatwierdziła testament. Czyli już pierwszy krok był zrobiony. No i okazało się, że Królewska Akademia nie była zachwycona tym wszystkim. Na przykład chemik Widman, który był członkiem Akademii, obawiał się oszustw i kumoterstwa. Oczywiście oszustwa i kumoterstwo, jak wiemy, są rzeczami, których bardzo trudno się pozbyć, ale to chyba nie jest powód, żeby rezygnować z nagrody. No i powiedział rzecz, której my teraz nie możemy zrozumieć, ale powiedział ze zdziwieniem, że przecież nagroda naukowa nie może mieć charakteru międzynarodowego. Otto Peterson, który też był członkiem Akademii, stwierdził, i teraz cytuję dosłownie, że to był najgłupszy testament, jaki można sobie wyobrazić. No i w związku z tymi wypowiedziami bardzo wpływowych członków Królewskiej Akademii Nauk, Akademia początkowo odmówiła współpracy. Dopiero sekretarz Akademii, Carl David Viersen, podjął się jednak obrony. Uznał, że dla nauki szwedzkiej jednak to może być korzystne przyjęcie zapisku. Jak pamiętamy, Instytut Karoliński był jedną z tych instytucji, które miały się zajmować rozdawnictwem. I Instytut Karoliński, owszem, wreszcie poparł zapiski testamentu, ale pod warunkiem odciągnięcia części funduszy dla siebie. Najpierw biblioteka, biuro dla siebie, a potem ewentualnie nagrody. I to podejście bardzo, bardzo egoistyczne różnych instytucji jeszcze będzie się powtarzać. W końcu ustalono, że członkowie komitetów otrzymają 1/3 pensji profesorskiej. Na ogół to byli profesorowie, więc po prostu 1/3 swojej pensji. Natomiast przewodniczący każdego z komitetu 100%. Nobel nie wskazał, w jaki sposób laureaci będą wyłaniani. Poza tym, jak już mówiłem, bardzo trudno często rozgraniczyć między fizyką i chemią. Chemią i medycyną. Na przykład Rutherford, jak otrzymał nagrodę z chemii, bardzo się ucieszył, że otrzymał nagrodę Nobla, ale powiedział, że w ciągu jednej sekundy został zmieniony z fizyka na chemika. Ustalono, że w komitetach będzie od 3 do 5 osób i zawsze to są Szwedzi. Jak pamiętamy, nic to nawet nie jest w duchu testamentu, bym powiedział, ale w komitetach zawsze są Szwedzi. Znaczy ja nie mówię oczywiście o nagrodzie pokojowej, którą Norwedzy przyznają, ale w tych 4 komitetach są Szwedzi. Zresztą my głównie będziemy mówili o komitetach naukowych, o fizycznym i chemicznym, o których wiem trochę więcej. No i też ustanowiono, kto może nominować ewentualnych kandydatów do Nagrody Nobla. Oczywiście członkowie komitetów, z tym, że członek komitetu z fizyki może nominować też kandydata z chemii i odwrotnie. Członkowie Królewskiej Akademii Nauk, zarówno krajowi, jak i zagraniczni. Profesorowie skandynawskich uczelni istniejących przed 1900 roku, na przykład Królewska Politechnika w Sztokholmie, Uniwersytet Sztokholmski, Uniwersytet w Uppsali, który był niezwykle wpływowy, może nawet bardziej o tych sztokholmskich. Profesorowie 6 wybranych uniwersytetów na zasadzie rotacji, na przykład od czasu do czasu formularze przychodzą do Uniwersytetu Warszawskiego. A to jest na zasadzie rotacji. Na początku to były głównie uniwersytety w Stanach, w Niemczech i w Anglii, we Francji. Oczywiście od byłych noblistów, i tu też jest ta zasada, że noblista z fizyki może nominować chemika i odwrotnie. I osoby doraźnie wybierane, na przykład jeżeli ktoś, jakiś członek komitetu bardzo szanuje jakiegoś fizyka czy chemika, to może go dopisać do listy. Nawet we Wrocławiu jest taki profesor, który otrzymuje ciągle formularze. Rekomendacje muszą wpłynąć do 1 lutego. Są dwa szczeble. Jest sekcja Akademii właściwa dla danej tematyki, na przykład matematyczno-fizyczna, jeżeli chodzi o kandydatów z fizyki. To było wtedy około 10 osób w takiej sekcji. I następnie nazwisko wyłonione przez te dwie instancje trafia
na plenum Akademii. Do połowy listopada, a obecnie wcześniej, jak pamiętamy, ogłasza się nazwiska laureatów. Nagrody są przyznawane 10 grudnia przez króla. No i powoli, już mija kilka lat, już jesteśmy przy roku 1901, kiedy przyznano pierwsze nagrody, więc od 97 do 1 roku optyka tej sprawy się zmieniła. Nauka szwedzka zobaczyła w tym dla siebie ogromną szansę, dlatego że nauka szwedzka w owym czasie była bardzo prowincjonalna. Jak gdyby prawie że satelicka w stosunku do nauki niemieckiej. Profesorowie szwedzcy jeździli do Niemiec i odwrotnie. Natomiast kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, z Anglią były mniejsze. Początkowo dość chaotycznie przyznawano nagrody. Na przykład uczeni, których proszono o nominację, nie bardzo wiedzieli, kogo nominować, kto ma szansę. I przychodziło początkowo dużo mniej nominacji, niż rozsyłano formularzy. Obecnie każdy profesor, jak otrzyma formularz i może nominować kogoś do Nagrody Nobla, to traktuje sprawę bardzo poważnie. I nie sądzę, żeby wiele osób odmawiało. Natomiast początkowo przychodziło mniej więcej 50% wypełnionych formularzy, ponieważ ludzie, to było coś nowego, trochę dziwnego i ludzie nie bardzo wiedzieli, kto ma szansę. Nikt nie chciał nominować uczonego, który by nie miał szans. I też były problemy, o których jeszcze nie mówiłem. Co robić z wielkimi uczonymi, którzy zasłużyli się przed 20 laty na przykład, przed 30 laty, bo na przykład niektórzy bardzo wielcy uczeni XIX-wieczni, o których uczymy się w szkole nawet, jeszcze żyli wtedy. Przykładem jest Mendelejew. No i komitety przyjęły taką zasadę roboczą, że do 10 lat można się cofać wstecz, ale dalej niby nie. Oczywiście łamano tę zasadę. Ale z powodu tej zasady Mendelejew na przykład, który był jednym z największych w ogóle uczonych XIX wieku, nie otrzymał nagrody, mimo że jeszcze żył wtedy i otrzymywał nominację. No ale nie otrzymał nagrody. Do Komitetu Fizyki wszedł Knut Angström z Uppsali, profesor z Uppsali, Arrhenius, o którym już mówiliśmy, i Hasselberg, który był uczniem Angströma. Do Komitetu Chemii wszedł, o którym już mówiłem, Widman, o którym już była mowa, i Peterson. Arrhenius, no nie chcę powiedzieć, załatwił sobie, bo to jest zbyt wielkie uproszczenie, ale otrzymał Nagrodę Nobla z Chemii w 1903 roku. I paradoksalnie był bardzo, bardzo długo, aż do swojej śmierci w 1927 roku, był przewodniczącym Komitetu Fizyki. Ale paradoks polega na tym, po pierwsze, że otrzymał Nagrodę z Chemii, a po drugie, że całkowicie zdominował Komitet Nagród Chemicznych, do którego w ogóle nie należał. Ale ponieważ miał Nagrodę Nobla i był bardzo silną osobowością i przewodniczącym Komitetu Fizyki, to jego zdanie liczyło się bardziej od zdania nawet przewodniczącego Komitetu Chemii. Pierwszą nagrodę z fizyki otrzymał Röntgen, bardzo słusznie oczywiście, to też był jeden z największych uczonych wszechczasów. Natomiast na rozdanie pierwszych nagród wydawałoby się, że w 1901 roku inauguracja wielkiej nagrody, że to byłaby jakaś impreza wyjątkowo uroczysta, ale król nawet nie przyszedł na rozdanie nagród. Na początku też zdawały się gafy, które nie mieszczą się w głowie. Na przykład w 1904 roku premier wydał przyjęcie zaraz po rozdaniu nagród na cześć Nagrody Nobla i nauki, w ogóle nauki międzynarodowej, ale nie wiem, czy to on, czy sekretarka, w razie zapomniano zaprosić laureatów, także laureatów nie było. Do nagrody 1912 roku inżynier, który się nazywał Dahlen, Gustav Dahlen, otrzymał jedną nominację. Od Erika Lundberga. Otóż chyba po raz pierwszy zgłoszono kandydata, po pierwsze inżyniera, a po drugie za ulepszenie urządzenia. To nie jest to, że on odkrył urządzenie, bo chodziło o latarnię morską. Latarnie morskie pewnie Egipcjanie odkryli, a w każdym razie nie Dahlen. Tylko chodziło o pewne ulepszenie. O zautomatyzowanie latarni morskiej. Oczywiście to było bardzo pożyteczne, ale trochę dziwne.
Ponieważ to była tylko jedna nominacja, ponieważ to był inżynier, komitet zignorował całą sprawę i nominowano Kamerlinga Onza, który był odkrywcą nadprzewodnictwa i pierwszym człowiekiem, który skropił hel, który zresztą później otrzymał Nagrodę Nobla. Taki był wybór komitetu. Inżynierowie w Akademii, nie było inżynierów w komitecie, ale inżynierowie w Akademii uparli się, że jednak Dahlen musi otrzymać Nagrodę Nobla. Po pierwsze dlatego, że Dahlen był lubianym człowiekiem i w międzyczasie niestety stracił wzrok, więc to zawsze przysparza sympatii. Po drugie dlatego, że inżynierowie jako grupa poczuli się zlekceważeni, że oni tu zgłosili kandydata, Szweda zresztą, i ten kandydat został całkowicie pominięty. Także na plenum Akademii, pomimo że rekomendacja była Kamerlinga Onza, inżynierowie stanowczo zaprotestowali, powiedzieli, że ich kandydat Dahlen powinien otrzymać Nagrodę Nobla, że trzeba uszanować zarówno technologię szwedzką, jak i w ogóle naukę szwedzką, która ich zdaniem nie była właściwie reprezentowana. No i wynik głosowania był 37 za, 21 przeciw. 37 za Dahlenem. Oczywiście zagrał nacjonalizm, wąskie interesy grupowe, ale jest to do tej pory uważa się, że to jest dziwaczna nagroda. Bo jednak kandydatami w tym roku byli Kamerling Onz, Planck, Einstein i wydaje się, że uznanie Dahlena, mając takich kandydatów, jest to absurd. Po pierwszej wojnie światowej istniał ostracyzm w stosunku do uczonych niemieckich. To że w stosunku do Wehrmachtu, to się nie dziwię, ale to, że w stosunku do profesorów niemieckich była niechęć i był właściwie bojkot, jeżeli chodzi o Amerykanów i Anglików, to wydaje się trochę niepotrzebne i nierozsądne. I Komitet Noblowski uważał, że przynajmniej tę sprawę trzeba przełamać, że to nie jest, nie pomaga jakoś, jeżeli chodzi o leczenie ran wojennych. I postanowiono przyznać Nagrody Nobla Niemcom. W 1918 roku nie przyznano w ogóle Nagrody Nobla. Była taka praktyka, że jeżeli nie ma kandydata, co do którego wszyscy się zgadzają, czy większość się zgadza, to wtedy można było przełożyć sprawę na następny rok. Czasami to było nadużywane i fundusze, które były przeznaczone dla noblistów, dla laureatów, były używane dla innych celów i to zachęcało do tej praktyki, żeby przesunąć na następny rok i część funduszy używać na przykład dla rozbudowy biblioteki czy dla utworzenia nowego instytutu i to było trochę nieładne. Natomiast pomijając to wszystko, faktem jest, że w 1918 roku nie przyznano nagrody z fizyki. Także w 19 roku można było przyznać dwie nagrody. Nagrody otrzymali Planck i Stark. Planck za 18 rok, Stark za bieżący 19 rok. No to byli fizycy, którzy na pewno zasługiwali na Nagrodę Nobla. To byli Niemcy, więc chodziło o przywrócenie Niemcom jakiegoś statusu ludzi. Natomiast trzecia nagroda z chemii, też dla Niemca, jest trochę dziwna. Otrzymał ją Haber, też za 19 rok. Haber był człowiekiem, który był wielce zasłużonym, jeżeli chodzi o właściwie tworzenie nawozów sztucznych. Natomiast niestety był ojcem gazu bojowego, który był, to gaz bojowy, jak wiemy, w czasie I wojny światowej przyczynił ogromnych cierpień ludziom. Komitet stanął na stanowisku, że skupi się raczej na nawozach sztucznych, mało będzie mówił o gazach bojowych i w każdym razie przyznał Haberowi Nagrodę Nobla. Także może nie we wszystkich przypadkach było to słuszne, ale w każdym razie trzej Niemcy otrzymali Nagrodę Nobla i był to krok w kierunku leczenia ran po wojnie. Otóż w 1905 roku Albert Einstein napisał kilka prac, z których każda z całą pewnością zasługiwała na Nagrodę Nobla. Była to szczególna teoria względności, ogólna teoria względności, teoria ruchów Browna i teoria fotoefektu. Każda z tych prac, zwłaszcza szczególna i ogólna teoria względności, właściwie dwie spośród tych czterech prac zmieniły w ogóle oblicze fizyki i do tej pory tysiące ludzi się zajmują następstwami tych prac. Jeżeli chodzi o ruchy Browna, to również Smoluchowski był
współautorem teorii ruchów Brauna. Także gdyby przyznano nagrodę za to, to prawdopodobnie byłaby podzielona między Einsteina i Smoluchowskiego. Zresztą Smoluchowski, jak wiemy, umarł przedwcześnie. No i wreszcie mamy fotoefekt, który był pierwszym zastosowaniem mechaniki kwantowej, poważnym zastosowaniem mechaniki kwantowej, którą rozpoczął Planck na samym początku naszego ubiegłego stulecia. Po 1910 roku zaczęły napływać nominacje dla Einsteina. Można się dziwić, że nie zaczęły napływać wcześniej, ale zaczęły napływać w 1910 roku. Pierwszą rekomendację otrzymał od fizyko-chemika Ostwalda. No i tu anegdotka. W 1901 roku ojciec Einsteina napisał do Ostwalda list, w którym prosił go o zatrudnienie swego syna Alberta, który jest, na pewno się wykaże zdolnościami fizycznymi, i ten list w ogóle pozostał bez odpowiedzi. Można spekulować, czy wyrzuty sumienia przyczyniły się do tego, że Ostwald był pierwszym, który nominował Einsteina do nagrody. Pewnie nie, pewnie zapomniał o całej sprawie, ale faktem jest, że oczywiście nominacja wpłynęła i no, była to jedna nominacja tylko, ale została odrzucona. Uznano, że nie wiadomo, czy szczególna teoria względności została potwierdzona. Ale mało nominacji przychodziło z Niemiec. Dlaczego? Dlatego, że cofniemy się teraz trochę do 1914 roku, kiedy wybuchła wojna światowa. Otóż 93 profesorów niemieckich podpisało idiotyczny manifest popierający Kaisera i wojnę. To się też nie mieści w głowie, że profesorowie uniwersytetu, wśród nich Planck, Max Planck, popierali wypowiedzenie wojny. To też w tej chwili się wydaje bardzo dziwne, ale tak było. I tylko jeden profesor odmówił podpisania manifestu i był to Albert Einstein. To może nie dziwi, bo to była euforia, Niemcy uważały się za naród skrzywdzony. Natomiast co bardzo dziwi, wiele osób i nawet wtedy dziwiło, to, że później, gdy wiadomo było o okrucieństwach wojny, wojna była potępiana właściwie pod koniec, wszyscy mieli jej dosyć i w końcu podpisano rozejm. Ale aż do końca tylko jeden profesor wyraził żal i uznał to za błąd, że podpisał manifest, i to był Max Planck. Reszta jednak była jakoś twardo, stanęła na stanowisku, że byli patriotami, podpisali manifest. I fakt, że Einstein odmówił podpisania manifestu, właściwie przyczynił się do tego, że tak słabo Niemcy popierali jego kandydaturę.